co roku organizujemy takie sylwestry przebierane. W tamtym roku było nawiązanie do cyberpunka, robiliśmy też motyw związany z Vice City, mieliśmy księżniczki disneyowskie, więc co roku staramy się troszeczkę to pozmieniać. W tym roku sylwester wygląda troszeczkę u nas inaczej, ponieważ wstęp jest otwarty dla wszystkich, nie robiliśmy żadnych wyjściówek. I motyw maskowy był troszeczkę inny i łatwiejszy do wykonania właśnie dla większej ilości osób. Żeby każdy mógł jakoś troszeczkę się wykazać. Większość osób widziałam bardziej i tak w takich klimatach fantazy. Było nawiązania do Wednesdays z Netflixa, jakieś syrenie maski i tak dalej. No ale tutaj mówię, dowolność była. Mamy planszóweczki, mamy konsole, mamy gierki retro, więc tutaj też mamy dowolność do ludzi. Mamy opcje dla osób, które chcą po prostu usiąść sobie, porozmawiać ze znajomymi w takim spokojniejszym gronie, też troszeczkę innym, bo jesteśmy mimo wszystko troszeczkę dalej od tego zgiełku mariackiej, ale też na spotkania właśnie stricte przy planszówkach, bardziej jakieś firmowe, rodzinne nawet, mimo że wstęp mamy od 18 roku życia. Ale rodzina taka już z dorosłymi osobami. Gramy w karty w mroczne historie końcowe. Znalazłyśmy tak przypadkowo jako pomysł na Sylwestra z maskami i zdecydowałyśmy, że tak po prostu wpadniemy.